Serce energetyczne kraju. Tak można nazwać okolice Bełchatowa, gdzie znajduje się największy kompleks energetyczny w Polsce. Składa się on z kopalni i elektrowni. Elektrownia jest największa w kraju. Produkuje 20% wytwarzanej w Polsce energii. Kopalnia zaś znajduje się tuż obok i dysponuje jednymi z największych złóż węgla brunatnego w Europie. Kopalnia Bełchatów jest największą kopalnią odkrywkową w Europie. Składa się z dwóch wyrobisk, wyrobiska Pola Szczerców i wyrobiska Pola Bełchatów. Aktualnie znajdujemy się w wyrobisku Pola Szczerców. Jego parametry to szerokość około 3 km, długość 8 km. Głębokość kopalni to około 300 metrów. Jej średnie roczne wydobycie w ostatnich latach wyniosło 40 milionów ton, co stanowi ponad 60% wydobycia w Polsce. Dziennie kopalnia wydobywa średnio od 100 do 140 tysięcy ton węgla. Proces technologiczny w kopalni zaczyna się od robót przygotowawczych na przedpolu, od wyeksploatowania nadkładu zalegającego nad węglem. Grubość nadkładu wynosi około 150 metrów. Pod nadkładem znajduje się węgiel o grubości 50 metrów i poziom węglowy eksploatowany jest 3 piętrami węglowymi. Aktualnie przygotowujemy się do uruchomienia 2 kolejnych pięter węglowych w wyrobisku Pola Szczerców. Układ technologiczny kopalni oparty jest na 3 podstawowych elementach: koparce, taśmociągu i zwałowarce. Eksploatacja w kopalni odbywa się poziomami. Każdy ma po 20-30 metrów. Żeby dokopać się do węgla, należy zdjąć nadkład. Zdejmując miliony metrów sześciennych nadkładu, kopalnia wypompowuje średnio 270 milionów metrów sześciennych wody. Nadkład odprowadzany jest za pomocą koparki, taśmociągu i zwałowarki na zwałowiska wewnętrzne lub zewnętrzne. Kopalnia węgla brunatnego Bełchatów wydobywa rocznie około 40 milionów ton węgla. Aby wydobyć taką ilość węgla, musimy rocznie zdjąć i zezwałować od 100 do 140 milionów metrów sześciennych nadkładu. Nadkład składowany jest na zwałowisku zewnętrznym Pola Szczerców, zwałowisku wewnętrznym Pola Szczerców i również kierowany jest na zwałowisko wewnętrzne Pola Bełchatów. Koparki nadkładowe eksploatują nadkład z bardzo dużą wydajnością, z wydajnością efektywną 6600 metrów sześciennych na godzinę, co dla wyobrażenia daje wielkość miesięczną eksploatacji około, można to porównać do eksploatacji powierzchni o wielkości 30 boisk piłkarskich na wysokość 10 metrów. Nadkład jest różnorodny, są to piaski, gliny, iły i to jest materiał, który zalega nad podkładem węgla. Eksploatacja węgla metodą odkrywkową powoduje znaczne zmiany środowiskowe. Jeżeli jednak tereny pogórnicze zostaną dobrze zrekultywowane, mogą być ciekawym miejscem przyrodniczym. Dobrym przykładem jest Góra Kamieńsk, która została usypana przez górników z kopalni Bełchatów. Jest to największe wzniesienie w środkowej Polsce. Jego wysokość bezwzględna to 395 metrów. Znajduje się tutaj elektrownia wiatrowa oraz obiekty turystyczne, stok narciarski o długości 760 metrów i tor saneczkowy. Góra Kamieńsk to nic innego jak zrekultywowane zwałowisko zewnętrzne. Praca w kopalni odbywa się w sposób ciągły. To oznacza, że koparka pracuje 24 godziny na dobę. Zmiany na koparce, zmiany obsługi odbywają się w tak zwanych stykach, czyli kolejna zmiana przychodzi i operatorzy zmieniają się na stanowiskach pracy. Praca trwa w sposób nieprzerwany. Przerwy są spowodowane tylko procesami i potrzebami technologicznymi i remontami. W
W przypadku natrafienia na jakieś odkrycia archeologiczne, no oczywiście zatrzymujemy koparkę, zgłaszamy to do odpowiednich służb archeologicznych. Pierwsze, a zarazem najstarsze kości mamuta zostały znalezione w wyrobisku górniczym odkrywki Pola Bełchatów. Było to na długim poziomie roboczym narzędnej plus 164 metry nad poziomem morza. Wydobyto prawy górny ząb trzonowy oraz prawy cios z fragmentem kości międzyszczękowej należącej do mamuta stepowego. Ostatnie znalezisko pochodzi z 2012 roku, kiedy to naukowcy wydobyli kompletną żuchwę, żebro, fragmenty kości biodrowej, łonowej i kulszowej. Ważną informacją jest również to, że poza kościami mamuta znaleźliśmy również tutaj szczątki zwierząt trzeciorzędowych, na przykład kostki stawowe małp czy szczątki ryb. Oprócz eksploatacji węgla w kopalni Bełchatów odbywa się także eksploatacja surowców skalnych, głównie kamienia wapiennego. W przyszłości może on służyć do produkcji dodatkowej zakładu, czyli wytwarzania gipsu. Aktualnie kamień wapienny używany jest na wewnętrzne potrzeby kopalni, w dużej mierze do budowy dróg. Historia kompleksu energetycznego w okolicach Bełchatowa rozpoczęła się na początku lat 60. Wtedy to natrafiono na pokłady węgla brunatnego we wsi Piaski. Jednak decyzję o jego budowie odłożono w czasie. O budowie postanowiono w latach 70. Równolegle z budową kopalni odkrywkowej rozpoczęto budowę bloków energetycznych. Pierwszy blok został zsynchronizowany z siecią 29 grudnia 1981 roku. Od tamtej pory średnio co 8 miesięcy oddawano do użytku kolejne bloki. Pozwoliło to już w roku 1986 osiągnąć miano największej elektrowni w Polsce. Elektrownia Bełchatów to największa elektrownia w Polsce i największa elektrownia opalana węglem brunatnym na świecie. Położona jest na terenie gminy Kleszczów, niedaleko Bełchatowa. Składa się z 13 bloków energetycznych. Łączna maksymalna moc elektrowni to 5472 MW. To zdecydowanie najwięcej w kraju. Elektrownia produkuje 20% energii wytwarzanej w Polsce. Elektrownia Bełchatów od początku lat 90. wdrażała proces ograniczenia emisji dwutlenku siarki i już w roku 1994 została oddana do użytku pierwsza instalacja odsiarczania spalin. Była to instalacja i jest w dalszym ciągu mokra w systemie wapienno-gipsowym. Oczywiście przepisy, które obowiązywały w latach 90. znacznie były mniej restrykcyjne niż te, które mamy teraz, i ten pierwszy etap budowy i ograniczania emisji dwutlenku siarki polegał na tym, że wybudowaliśmy 4 instalacje odsiarczania spalin. Zaopatrując znaczną część Polski w energię, elektrownia dba o środowisko naturalne. Podejmuje działania inwestycyjne i modernizacyjne o charakterze proekologicznym. Minimalizują one wpływ działalności elektrowni na środowisko. Jesteśmy na nastawni bloków numer 3 i 4. Są to pierwsze bloki, które zostały zmodernizowane w trakcie wielkiego programu modernizacji oddziału elektrowni Bełchatów, który był realizowany w latach 2007-2016. Modernizacja, która została rozpoczęta w roku 2007, miała kilka podstawowych celów. Pierwszym z nich było przedłużenie żywotności bloków z 200 tysięcy do 320 tysięcy godzin pracy, podniesienie sprawności o 2%, obniżenie emisji szkodliwych gazów, które emitowaliśmy do atmosfery, i podniesienie mocy każdego zmodernizowanego bloku z 372 do 390 MW. Aby to uzyskać, trzeba było wykonać szereg bardzo trudnych operacji. Zaczynając od maszynowni, wymieniliśmy część
wysokoprężną turbiny, wymieniliśmy część średnioprężną turbiny, również generator został zmodernizowany tak, aby móc wytwarzać większą ilość energii elektrycznej. Zmodernizować musieliśmy również kocioł. Zostały wymienione powierzchnie ogrzewalne, palniki pyłowe, które zostały przystosowane do tego, aby emitować mniej tlenków azotu. Został wymieniony system sterowania blokiem. Także widzicie Państwo, że nastawnia blokowa wygląda zupełnie inaczej, ale to jest właśnie podyktowane tym, że wszystkie procesy sterowane są teraz cyfrowo, a nie analogowo. W celu oczyszczenia spalin zastosowano w elektrowni Bełchatów bardzo wysokosprawne elektrofiltry. Sprawność elektrofiltra wynosi 99,9%, co oznacza, że 99,9% pyłu zawartego w spalinach jest wychwytywane na elektrofiltrze, w związku z tym nie jest emitowane do atmosfery. Dodatkowo za elektrofiltrem zainstalowano instalację odsiarczania spalin, której głównymi elementami są dwa absorbery. Instalacja ta polega na mokrym odsiarczaniu spalin, czyli podawaniu mleczka wapiennego do absorbera, w którym następuje proces wychwytywania siarki zawartej w spalinach. W wyniku procesu absorpcji w absorberach produktem dodatkowym, który wytwarzany jest w elektrowni, jest gips syntetyczny. Dziennie jesteśmy w stanie wyprodukować około 5000 ton gipsu. Aby sobie wyobrazić, jak wielka jest to ilość, załóżmy, że cały ten gips zostanie wykorzystany do produkcji płyt gipsowych. Ilość tych płyt gipsowych pozwoli nam na wyłożenie powierzchni 240 stadionów PGE Narodowy. Zakres prac, które zostały wykonane, był naprawdę olbrzymi, ale opłacało się to robić, gdyż wszystkie normy emisyjne, które są bardzo restrykcyjne od 1 stycznia 2016 roku, są dotrzymywane. I tak 200 mg dwutlenku siarki, które jest dopuszczalne teraz, nie przekraczamy. Tlenki azotu również nie przekraczamy 200 mg. Pył, dopuszczalna ilość emisji to jest 20 mg i również tej wielkości nie przekraczamy. Do wytwarzania energii elektrycznej ważny jest nie tylko węgiel, ale również woda. Woda, której w ciągu roku zużywamy około 76 milionów metrów sześciennych. Wykorzystywana jest głównie jako medium chłodzące w zamkniętym układzie chłodzenia kondensatorów. Widoczne za moimi plecami chłodnie kominowe służą do wymiany ciepła między wodą a otoczeniem. Ponadto woda wykorzystywana jest do układów technologicznych, układu transportu popiołu oraz jako woda pitna. Najnowocześniejsze miejsce polskiej energetyki konwencjonalnej znajduje się w elektrowni Bełchatów. To blok o mocy 858 MW. Jest najbardziej wydajny w kraju. Jego głównymi urządzeniami są, tak jak w przypadku każdego bloku, kocioł, turbina parowa oraz generator. Blok został oddany do użytku w 2011 roku. W tej chwili znajdujemy się przy makiecie bloku numer 14, popularnie zwanego blokiem 858, co oznacza, że moc zainstalowana tego bloku wynosi 858 MW. Blok ten został oddany do użytku w roku 2011. Pierwsza synchronizacja nastąpiła w czerwcu 2011 roku. Jest to w tej chwili największy i najsprawniejszy blok energetyczny opalany węglem brunatnym, jaki jest zainstalowany w Polsce. W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie podobnych lub większych bloków, m.in. dwa bloki energetyczne w PGE Elektrownia Opole, których moc pojedynczego bloku będzie 900 MW. Praca tego bloku niewiele różni się od pracy normalnych bloków. Takim punktem startu jest podawanie węgla przy pomocy przenośników taśniowych do kotła, w którym następuje proces spalania węgla, w wyniku czego jesteśmy w stanie wygenerować parę o parametrach nadkrytycznych, która po podaniu na turbinę, widocznej tutaj na hali maszyn, napędza generator, który produkuje energię elektryczną. Energia elektryczna poprzez generatora, poprzez transformatory blokowe wyprowadzana jest linią blokową do stacji Trębaczew, która w naszym przypadku położona jest około 42 km od elektrowni. Dodatkowo należy wspomnieć, że dzięki zastosowanym tutaj rozwiązaniom, wysokosprawnym elektrofiltrom, a także instalacji odsiarczania spalin,
Nasze spaliny są bardzo czyste, w związku z tym nie było tej konieczności budowy komina, a spaliny podawane są bezpośrednio do chłodni kominowej. Bełchatowska elektrownia służy regionowi, w którym funkcjonuje. Jest jedynym dostawcą ciepła do miasta Bełchatów. Dostarcza je także na własne potrzeby i dla okolicznych firm. Modernizację, budowa nowego bloku energetycznego, zielone tereny uzyskane po rekultywacji sprawiają, że mimo iż minęło 40 lat od uruchomienia pierwszego bloku, elektrownia zachowuje młodość. Elektrownia PGE w Bełchatowie to nie tylko infrastruktura i urządzenia, to także setki ludzi zaangażowanych w swoją codzienną pracę. Dzięki temu osiągnęliśmy miano serca energetycznego Polski. Po zakończeniu eksploatacji w wyrobisku pola Bełchatów wykonana zostanie rekultywacja docelowa. Rekultywacja docelowa będzie w kierunku wodnym i leśnym. Wszystko ma swój czas. Kopalnia na skutek wyczerpania węgla zakończy pracę w 2038 roku, ale elektrownia pracować będzie dalej. Pytanie, co z terenem, który pozostanie po kopalni? Odpowiedź brzmi: rekultywacja. Od 2020 roku rozpocznie się formowanie skarp i dna zbiornika. Powstaną tu jeziora, najgłębsze jeziora w Polsce. Zbiorniki po dwóch polach węglowych będą połączone i osiągną głębokość 170 metrów. A więc, jak Państwo już wiedzą, tereny pogórnicze nie muszą oznaczać degradacji środowiska. Co więcej, można z nich stworzyć cud natury. Wystarczy mieć wizję. Jezioro, o którym mówiłem, najgłębsze jezioro w Polsce, powstanie właśnie w tym miejscu. Proszę zobaczyć.